Cześć, witajcie. Jak zapewne wiecie, ostatnio, kiedy coś ciekawego się dzieje w naszym gamingowym światku, lubię wtrącać swoje trzy grosze. Tak samo będzie i tym razem. Rozpętała się spora aferka, jeśli chodzi o Dragon's Dogma 2. I chciałbym tutaj powiedzieć też coś od siebie. Nie będę tutaj roastował gry, nie będę hejtował. O grze chyba było już powiedziane wszystko. Ja tutaj raczej zastanawiam się nad osobami, które mogły tą grę zrecenzować, nim ona weszła do sprzedaży. Chodzi o ich recenzje, o to, co nam powiedzieli, o to, co nam nie powiedzieli i dlaczego też tak było. Także zapraszam do oglądania. Dragon's Dogma 2 pojawiło się na rynku, a z bradnią smród. Wielki smród, który aż szczypie w oczy. No zapewne większość z was już o tym słyszała. Jeżeli nie słyszeliście, to pokrótce tutaj streszczę. Zresztą tutaj się panu Remigiuszowi też damy wypowiedzieć, jak to było. Na początek. Dużo recenzentów dostało gierkę, wersję recenzentką i zebrała ona dosyć dobre oceny, dosyć wysokie, no tutaj od roku nawet wpadła dycha. Chociaż ta dycha to jest bardziej jego odczucia z gry, a nie ocena samej gry, także jego recenzji no chyba nie do końca należy traktować jak recenzję. No ale dajmy się tutaj wypowiedzieć. Pierwszy raz od 50 lat zrobiłem recenzję i co? Boże, jak nas wszystkich Capcom zrobił w konia, ze mną włącznie, rzecz jasna. Szczęśliwie moja recenzja Dragon Dogma 2 to nie jest taka jedyna recenzja w internecie. Wszędzie wszyscy mówili rzeczy pozytywne na temat tej gry. Dlaczego? Ponieważ wersja przedpremierowa znacząco się różniła od wersji popremierowej, czym przede wszystkim sklepikiem z mikrotransakcjami. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle... Jak można tak zrobić, nie? Nawet ja już nie mówię, że klientom, ale recenzentom podsyłasz egzemplarz gry, nie informujesz w ogóle o mikrotransakcjach. Zupełnie. Nie ma słowa, nie ma nic w sklepiku, nie ma opcji. No dobrze. Tutaj bardzo mały wycinek wypowiedzi pana Remigiusza. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, że go tak brzydko przyciąłem. No ale w skrócie. Recenzenci dostali gierkę do oceny. Nie było w niej sklepu z mikropłatnościami. Oczywiście jest to singlówka, jeżeli nie wiecie o tym. Kiedy gra weszła do sprzedaży, ten sklepik wraz z jej wejściem pojawił się i okazało się, że można tam naprawdę absurdalne rzeczy kupić. No i co? No i się zrobiła chryja, nie? Ponieważ no wylano wiadro pomyj na recenzentów. Oni twierdzą, że takiej informacji nie dostali. Ale nim przejdziemy dalej, chciałbym zaznaczyć, że pan Remigiusz tutaj się odniósł do tego i faktycznie potwierdził, że w mailu, który on otrzymał, którzy otrzymali polscy recenzenci, nie było zawartych informacji o sklepiku właśnie z tymi mikrotransakcjami, że faktycznie oni nic o tym nie wiedzieli i tam także polski wydawca, czy tam osoba, która przesyłała im kody właśnie do wersji recenzenckiej, podobno to potwierdza z pewnością na jakimś najbliższym podcaście. Tutaj pan Remigiusz już o tym wspomni. Ale ja bym chciał przejść do czegoś innego. Właśnie, nim w ogóle jeszcze zacznę. Czy wierzę panu Remigiuszowi? Tak, szanuję go jako jednego z dinozaurów YouTube'a. Szanuję go, lubię go, oglądam jego materiały. I jestem w stanie mu uwierzyć, może trochę naiwnie, ale jestem w stanie mu uwierzyć na słowo. Zaczniemy sobie od kanału Rata Toskr. Stawił ten film jeden dzień temu.
Jest on 8-minutowy, zresztą całego nawet też nie obejrzymy, tylko dojdziemy do momentu, który nas interesuje, później się już będzie tłumaczył, więc szczerze mam to w tyłku, nie? Drugim filmem będzie klip Asmongolda, 2-minutowy, więc tutaj też powinniśmy w miarę szybko ogarnąć temat. No dobra, lećmy z tym koksem. Włączone są oczywiście polskie napisy, które no tłumaczy YouTube, także może troszeczkę kaleczyć, ale mam nadzieję, że jakiś tam sens ich wypowiedzi złapiecie. Hey all, this is Reddit Tosker. At the time of recording, Dragon's Dogma 2 has a mostly negative review score on Steam. The two main issues people are upset about are the microtransactions and the performance on release. And people in my comment section have been asking me why I didn't mention either of those things in my review. So in this video, I'd like to answer those questions and also give my thoughts on the situation as a whole. First, for the performance issue, I didn't mention any performance issues because I didn't experience any, or at least I didn't experience any that were serious enough for me to notice. My reviews focus on the things that I care about and the things I have some expertise in, and I'm afraid performance isn't one of those things. I can tell the difference between 30 frames per second and 60, but I've never actually seen more than 60 frames per second. In fact, I've never seen more than 1080p resolution. Pierwsza bzdura, nie? Chłop ma tak mocny komputer, że NASA pożycza od niego, żeby nadzorować loty kosmiczne. Ponieważ no, nie doświadczył żadnych problemów z Dragon's Dogma 2. A przecież ludzie zgłaszają, że nawet na 40-tkach FPS-y spadają im do 20 klatek na sekundę w miastach. I co, i na tak mocnym komputerze gra w 30-60 klatkach i rozdzielczości 1080? No nich cholerę nie wierzę, nie? So I hesitate to talk about performance issues in video games simply because I don't notice them very often. And that may be what happened here. Throughout the entire time that I played, I didn't notice anything severe enough to mention. I played in 1080p at 60 frames per second, and I didn't notice much of any frame dips. Gra w 60 klatkach i rozdzielczości 1080. No błagam was. It could be that I got lucky. Or it could be that I'm not very sensitive to things like that, given that I played most of my life on console. Either way, I think it's probably best to look to other reviewers for performance information, because it's not something I'm going to be able to talk about with authority in the future or Piękne now. Wybielanie się, nie? Now, as for the microtransactions, there's a rumor going around that reviewers weren't able to talk about the microtransactions until after release, or that they were secret and people just didn't know about them. That isn't true. Capcom was not exactly hiding them. In the media kit that I got and that everybody else got, they reveal a list of all the microtransactions and how much they cost. I tutaj mamy informację, tak, że wszyscy twórcy, którzy mogli zrecenzować Dragon's Dogma przed premierą, otrzymali informację o sklepie z mikrotransakcjami, nie? So I did know about it, technically. I didn't mention it in my review, because I didn't have access to those items in my review. They just gave me a list of what you could buy. Nie wspomniał o tym, ponieważ nie miał dostępu do tych przedmiotów, tylko miał dostęp do listy tych przedmiotów. Czajcie? Nie, no to jest naprawdę nieistotna rzecz, nie? W grze. Grze, która kosztuje 300. And I skimmed it for 5 seconds, saw what was on the list, and thought to myself, well, all that stuff is stupid, I'm not buying that, and then put it out of my mind. When I saw this list, I had already been playing the game for a while, so I had all of the items that were on the microtransactions, and I had a sense of how easy it was or difficult it was to get them. You can buy the jail keys in the game for relatively cheap, and you can get a permanent one fairly early. There are like 5 port crystals you can get throughout a playthrough. You find wake stones and wake stone shards all the time. And I...
Kamienie przebudzenia. Tu jest źle przetłumaczone. Chodzi o kamienie przebudzenia. Znajdujesz się w grze cały czas. Tak. Tylko, że tutaj nie wspomniał o tym, że ilość kamieni przebudzenia w grze jest ograniczona. Także jeżeli wyzbierasz wszystkie w świecie, zużyjesz wszystkie ze świata, jeżeli byś chciał z nich korzystać, będziesz musiał je kupić. No kup pieprz jak potłuczony po prostu. Teraz robi z siebie, nie wiem, kretyna albo ofiarę, jedno z dwóch. I never felt like I was hurting for Riftstone crystals. Even though, during this review period, the only other people I could play with were other reviewers. So even though there was a very limited pool of people that could access my pawn, I felt like I always had plenty. And the stuff you could buy with it wasn't that important. The only really good stuff was the two items that let you change your appearance. These purchases looked stupid to me. The items you can buy from it are close to worthless, and so I just kind of forgot about them. I skimmed the list for 5 seconds, and then I went back to playing Dragon's Dogma for another 40 hours. Czajcie to? Recenzent, recenzujący grę, wystawił jej dobrą ocenę. Ale sklepik był dla niego tak głupi, że zapomniał o nim. No po prostu no wyleciało mu z głowy, no nie zapisał sobie na karteczce i mu wyleciało. No zdarza się, nie? And I didn't feel the need to include in my review these worthless DLC items that I didn't have access to. Zresztą to przecież bezwartościowe przedmioty, tylko pozwalają ci się zresurektować, tak? Z martwych wstać dokładnie w momencie, w którym zginąłeś. No jest to zupełnie bezwartościowe, głupie i niepotrzebne, tak? Jeżeli ktoś nie wie, jest to sarkazm mojej strony. A teraz posłuchajcie go dalej, jeszcze przez chwilę. I don't like microtransactions. I don't like them in general, but I especially don't like them in a single player game that's fully priced. To zdanie. Nie lubię mikrotransakcji. Nie lubię mikrotransakcji w ogóle. A już uważam za złe mikrotransakcje w grze single playerowej, która kosztuje pełną cenę. Tam chyba w Stanach to jest $70, jeżeli się nie mylę. U nas około 300 zł, tak? No tak, nie lubi tych mikrotransakcji, że po prostu jego mózg je wymazał z recenzji. No ale dobrze. Przestańmy się denerwować, szkoda słów. Tutaj będzie chłop się dalej wybielał i mówił o tym, jakie to mikrotransakcje są złe. Będzie to robił przez mniej więcej kolejne 4 minuty. Także przejdźmy sobie do Asmongolda. Inside Games said it was in the review copy they got. Why people keep saying that? What is it? But here's my thought is ultimately this boils down to the fact that Capcom has been doing this for 10 years. This isn't a surprise. Anybody that's played the game knows it's there. And the fact of the matter is you just ignore it. And I've seen people that are like, oh, well, if you're just ignoring it, you're, you know, endorsing it. You're letting them you know are. It's... You are. You absolutely are. It's not even a question. Of course you are. Obviously. Okay for it to be in the game. Like, I personally don't care. And no, I didn't talk about it in my review. And yes, people knew about this in the review. In the review email... Okay, here we go. In the review email in particular, there is a thing that says, before playing, please read the web guide and fact, which is like tidbits about the game, media review guidelines, which is embargo, and paid DLC guide available for download here. You download the paid DLC guide, and what it does is it shows you this in advance. So like people were aware this shit was coming. What? Tutaj mamy drugi dowód na to, że faktycznie recenzenci otrzymali informację o płatnym sklepie. Czemu ten recenzent, nie mówi tu oczywiście o Asmongoldzie, tylko o gościu, którego ogląda. Czemu on nie powiedział o tym? No bo przecież Capcom robi to od 10 lat i no nikogo nie powinno to dziwić, że jest jakiś sklep z mikrotransakcjami. Przecież to jest oczywiste. Nie trzeba w recenzji o tym wspominać, prawda? What the fuck?
And the first thing I did is I pulled that up. I looked at it. I went, okay, deluxe shit, deluxe shit, deluxe shit. Yeah, I didn't know that. Holy shit. Maybe I should have got a review copy. You didn't tell us anything? No, I had no fucking idea. Ultimately, this is a nothing burger because you don't need to buy any of this shit. And I get it. You're upset that it's in the game regardless of the fact you don't need to buy it. That's nuts. Yeah, I had no idea that they showed people that. I mean, I feel like if I had known that, I probably would have said something about it, right? I'd at least said something after the embargo was over. What would you say? I'm going to be like 100% serious for like 1 minute, okay? Dobrze, i teraz chciałbym, słuchajcie, między innymi też dlatego włączyłem ten materiał, żebyście posłuchali, co ma do powiedzenia Asmongold, ponieważ jest to bardzo istotne. Chodzi mi o wszystkich was, którzy mówicie, że no przecież nie trzeba tego kupować. Okay. Microtransactions in single player games have no purpose. They only, at a very best situation, don't affect the game. The best case scenario is that they don't affect the game. There is never a universe where the microtransaction improves the game. It never makes it better. Three, if it's only cosmetics, I disagree. Because if you have the cosmetics in there, what ends up happening is the cosmetics end up making the entire game different. Then that fucks up the whole reward structure of the game. That messes everything up. Paid cosmetics get an incentive to make unpaid cosmetics shittier. Exactly, yeah. Rozumiecie? Płatne kosmetyki są po to, żeby te darmowe wyglądały na bardziej gówniane. No wiadomo, że każdy chce, żeby jego protagonista wyglądał jak najlepiej, nie? I to jest prawda. Sprawa druga, no ci wszyscy, którzy mówią, że co się tak oburzamy, zahaczę jednak trochę o ten sklepik, bo coś mi przyszło do głowy. Co się tak oburzamy na mikrotransakcje w grach singlowych? Przecież po prostu wystarczy nie kupować tego i wszystko cacy, nie? No tak, jasne cacy. Tylko, że w tej chwili możemy kupić te przedmioty. A myślę, że za jakiś rok, półtora, albo i szybciej, będziemy musieli te przedmioty kupować. Chcesz przejść na lewy drugi, chcesz, nie wiem, przejść na kolejną planszę, zapłać 5 euruszków, będziesz mógł grać dalej. Także nie. Takim rzeczom należy zdecydowanie mówić nie, ponieważ sami sobie zakładamy w tej chwili sznur na szyję i jesteśmy na etapie zeskakiwania ze stołka. A co do polskich recenzentów, jeszcze się odniosę, żeby to dobrze wybrzmiało. Wierzę, że mogli nie dostać tej informacji. Czemu? Nie jesteśmy dla Capcomu żadnym targetem. Nie jesteśmy dla nich żadnym porządnym rynkiem, więc tak naprawdę no, mają na nas wywaloną lachę i po prostu może rzucili kilka kluczy, niech się tam Polaki cieszą, nie? Więc tak, tutaj jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie polscy recenzenci tych kluczy nie dostali. No i co, no, to by było na tyle tak naprawdę. Chciałem tylko parę słów od siebie dodać. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Nie chcę tutaj wywierać nacisku w żadną stronę, ale no, wydaje mi się, że kierunek gamingu idzie naprawdę w złą stronę. Dobra, ja uciekam w kimonko, bo jutro na rano do pracy, także bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia.